Cześć, witajcie, znowu Kret. Dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę, jak zwykle, od paru dni. Może za tym drugim razem uda nam się przejść do tej piwniczki winnej zakichanej. Wyczytywanie. Dzisiaj sobie przyszykowałem coś do picia podczas gry. Browaro sobie postawiłem. Nie, żartuję, bo jest takie powiedzenie, prawda, taka akcja: piłeś nie graj, nie jedź. No, nieważne. Żartuję, w każdym razie przygotowałem sobie jakieś piciu, żeby mi w gardle nie zaschło, jak podczas tego, jak was będę męczył moimi monologami. Piwniczka winna. Garść piachu opadła ze spękanego sufitu na rondo jego kapelusza. Przygotował się na wstrząs, ale jaskinia tylko drgnęła i ponownie zastygła w bezruchu. Wow. Dobra. Nie no, dzisiaj myślę, że już się zacznie coś dziać, bo... Oj, zacznie. Włącz się. Dobra. No, zacznie na pewno. Czuję to. Oj tak. Czuję w kościach. Mam w kościach to wszystko, już mam w kościach. Mamy jeszcze dużo oliwy. Oj tak. Oglądajcie uważnie. Aha, wspomnienie. Dobra, gasimy to. Gdzie się podział? Or at least until tomorrow. Dobra. Znowu jest kilka przejść do wyboru. Nie wiem. Zobaczę, co jest przede mną może. Bardzo strasznie. Jakieś zielone coś. I coś piszczy. Jakieś szczurki pewnie urocze. Beczki, beczki, tu nic, ale zapalimy sobie, żeby nie marnować latarenki. Tu się coś świeci w ogóle. Cóż to? Kupryn. O! O! Zabarykaduje się może. Że potem nie wyjdę już stąd. Nie no, głosy to tu jest mistrzostwo po prostu. Hello? Nie no, w miarę jeszcze czysto. Może ja sobie je zostawię otwarte, jakbym miał się szybko ewakuować. To całkiem możliwe, że będzie mi to konieczne. Weźmiemy też sobie na drogę, będziemy popijać. Przecież ja lubię to pomieszczenie. Zobaczymy, jak stan nasz. Aha. Poczytalność to już jest na poziomie zera. Ale to jesteśmy okazem zdrowia. Super. Tu jakaś mapa. Aha. Mapa. Zaraz, zeszliśmy tędy. Jesteśmy tu. Tu ja byłem w jakiejś beczkowni, po prawej będę miał coś i po prawej coś. Dobra, wszystko jasne. Ekran mi foluje. Daniel się kończy. Tam w ogóle strach się bać. Daniel już świruje.
Trzeba coś, postępy porobić. Zamknięte. Postępy. Co? Jeżeli w pobliżu grasuje przeciwnik, schowaj się w ciemnościach. Pamiętaj o tym, żeby wyłączyć latarnię. Jakaś sugestia, przepraszam? Aha. Ja no ten moment akurat zapamiętałem z angielskiej wersji, bo był bardzo akurat... Bardzo był charakterystyczny. Więc może ja za chwilkę, dobra, tam wrócę. Aha, tu za oknem, dobra. Och, super. Tutaj stale. My jakiś olej mamy? Nie, mamy tylko kupryt. Ale sobie zalejemy. I do fula, dobra. Zatankowaliśmy. Poczytalność zerowa. Czy to wszystko jest takie straszne? Tu coś leży i się świeci. Galman! Ups! Au, 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 au. Dostaliśmy beczką w łeb. Wstawaj, stary. No, bierz się w garść. Pamiętaj, co mówiliśmy. O misji dla prawdziwych żołnierzów. To chyba nasza krew. Nie wiem, co to było. Daniel jęczy, sapie, dyszy. Zipie. Tutaj krzesiwo. Tu jest młotek. O, ja lubię demolkę w tej grze. No dobra, trzeba by to jakoś podgarniać chyba. Oj, o ile wyjdziemy stąd. Ty, Daniel, krzepki jest. Bo jeszcze nam znowu na łeb zleci. No, świetnie. On chyba trenował na siłownia. Łapy i ma teraz 60 cm łapa. Tego nie ruszy. No ale co, musimy jakoś stąd wyjść chyba. Bo ja tu innej drogi nie widzę zasadniczo. Tam nic nie ma raczej. No, uwięziliśmy się tu sami. Dobra. Dawaj. Pakuj. Dobra, dobry trening. Pan Robert będzie dumny. Steknie chyba. Co? A, ale to był postęp w grze, więc trochę nam poczytalność się odnowiła. Głowa chyba zaraz ci pęknie, a ręce się trzęsą. No, świetnie. Tu byliśmy? Tak, tu się coś działo ostatnio. O! O, otwórzcie się troszkę. No ja nie wiem, czy ja chcę tu wejść. Tu się coś świeżego działo. Kucniemy sobie może. What's happening? Oh, it feels like my chest is going to burst. My God, Wilhelm, do something! Except we're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Ten Aleksander to musi być niezły absurdak, ja wam powiem. Łobuz jak ja, naprawdę. A wiecie, jak ja jestem łobuz? Patrzcie, jaki łobuz. Marnuje dobre wino. O, przepraszam.
Tu? Tu nic przyjemnego nas nie spotka raczej. W piecyku nic nie ma. Karteczka. Tak jak ostatnio sobie zatrzymacie najwyżej filmik z YouTube'a i przeczytacie przez ten czas. Dobra, 3 sekundy wam chyba starczą. I mamy chyba kolejny składnik. Woda królewska. Tego nie potłucz, Danielu. Bo się sparzysz, synu. Weź koszyk. Weź na drogę. Na datki. Niech mi tu teraz nic nie wyskoczy, proszę. To wszystko jest otwarte. Tu, leż sobie. Tam. Tu? Może i tu, może i tam. Zobaczymy jeszcze tu. Nie wiem. Ups. Coś się sypie z dachu. Nie chcę tu być, naprawdę. Nie podoba mi się tu. Tu nic nie ma. O, jest coś. O kurczę. Idź sobie. Idź ty. Idź. Wypił laudanum, aby zwiększyć twój poziom zdrowia. Laudanum. Dobra, wypiję sobie. A może za chwilkę. Idź. Go away. Sio. Zły pies. Waruj. Sio. Nie patrzę się na ciebie. Idź. Poszedłeś? Nie. No idź, bo ja tu zaraz zwariuję. Idź. Nie można się gapić na potwora, bo to go też zwabia. No stary, będziesz tam stał za mną? Rzucić go czymś, czy co? Nie mam tu nic pod ręką za bardzo. Dobra, gdzieś idzie, gdzieś sobie drepczę. Poszedłeś. No. Łykniem sobie tego. Jestem okazem zdrowia? Aha, dobrze. No ja nie wiem, czy tak się okaz zdrowia zachowuje. Ale zombiaczek chyba poszedł. Ole świrujemy. Już? Spokój? No nie do końca, ale zawsze coś. Jezusie, słodki nazareński. Co to jest w ogóle? Tam się coś sypie. Stary, już ci zapalam, proszę. No, to jest dopiero dylemat, bo zapalać trzeba, żeby nie oszaleć do reszty, a z drugiej strony przyciąga to właśnie wrogów w światło. Gdzie ja jestem? Where am I? Oh no. I don't know. I'm lost. Gdzie będę był? Aha, wyszedłem tu znowu. Nie, nie wiem. Dobra, nieważne. Ważne, że nic mnie tu nie atakuje. To się liczy w tej grze. No to nie ja chodzę, ale coś tupię, no. Co za schiza w ogóle. Tu świeci coś. Aury pigment.
Amazing! Mamy wszystkie części do naszego wspaniałego specyfiku. Trzeba się jeszcze... Oj, dawno się nie byłem chyba. Aż muchy latają koło mnie. Trzeba się przekradnąć z powrotem do... Laboratory. To łatwo powiedzieć. Zaraz mi tu coś wyskoczy na mnie. Będzie dopiero. Halo. Nie ma nikogo. Czysto. Dobra, spadamy na górę. Główny hol. Tu jakoś bezpiecznie się czuję. Po spędzeniu 3 dni w Algierze zdołał wreszcie załapać się na okręt, którym pożeglował przez Morze Śródziemne do Gibraltaru. Znalazłszy się wśród swoich, szybko wykupił miejsce na statku SS Hortensia, płynącym do Londynu. Pardon? Znowu truskaweczki. Kwitną, ale tuż sezon po truskawkach jest. Nie można stawać na tym. No ale jakoś muszę wejść do laboratorium. Przepraszam bardzo. Muszę tam chyba fiknąć. Średnio mi się to udało. Nieważne, to się wytnie. Usiadł nieopodal cytadeli Keszbech, łapczywie wciągając powietrze. Potlał mu się z czoła prosto na piach. Jakaś dłuższa opowieść to jest chyba. Trzeba mieć tęgą głowę, żeby zrozumieć fabułę w tej grze naprawdę. Wszystko w porządku, jestem okazem zdrowia. No wspaniale. Jesteśmy z powrotem w laboratorium, co wcale nie oznacza, że krajobraz jest dokładnie taki sam jak wtedy, kiedy tu byliśmy ostatnim razem. Bo wszystko się zmienia dynamicznie bardzo. Czy ja w ogóle chciałem wejść do laboratorium? Pułapka? Weź to, weź. Coś tak kula tu na mnie. No wziąłem. Nic się nie dzieje. Dużo mamy? Dużo. Wszystko się tu zmienia bardzo dynamicznie i... niczego nie można być pewnym. Bo to, co było wcześniej, to tego już może nie być. I w ogóle odwrotnie, wszystko naraz. Tu był ten... O, widzicie? Butelka znowu. Wypluł ją. Ty nie bierzesz leków, nie chcesz przyjmować? Masz. Nom, nom, nom. Dobra. Przyrządzimy sobie ten specyfik. Witajcie. Ewa gotuje. Kret gotuje w zasadzie. Mamy tak. Kupryt. Nalejemy sobie tu. Tu. Mamy co? Mamy galman. Tu. Tu. I wodę królewską tu. Chryste panie. Co tam się w ogóle dzieje? Nie wiem. Na razie nie chcę tego sprawdzać. Kret gotuje. Aury pigment tu. Dobra. O, muszę najpierw włączyć piece. Piece to ja chyba to. Dobra. Pali się ładnie. Tu sobie podstawię słoiczek chemiczny. No co wy? A gdzie ja mam wlać ten... tą zupę naszą? No trudno. Nie, to nie. Tu się coś paruje, i tu się coś paruje, i tu się coś paruje. Czy pomidorówkę robimy? Dobra, proszę. Teraz? Nie? Różne słoiki chemiczne, no. Do czego? Aha, teraz. To muszę jeszcze raz to wszystko. Pomidorówkę jeszcze raz musimy ugotować. Bo nam się makaron rozgotował, o. I mamy. O, wyszedł nam bardziej jakiś taki ogórkowy. Ale nieważne, a nawet kwas ogórkowy. Ten słój jest pełen kwasu. Zaraz kwasu, no, zupa mi nie wyszła i tyle. Wielki hol, ale co ja z tym kwasem mam zrobić? Zerkniemy do zadań może? Nie zerkniemy, bo nie ma żadnych zadań. Tu coś się działo, zdecydowanie. O, teraz idzie zadanie. Schody się zawaliły, spróbuj dostać się w jakiś sposób z powrotem na górę. Ja jestem sprytny Zbyś i sobie poradzę.
Ziewisz. Dobra, coś podstawimy może sobie. Na co można się wdrapać, to nie za duże. Tu w ogóle nie. O, jakoś się luźniej zrobiło. Co by tu można? Kamyk, nie? Jakąś belkę, nie? Nie. O, może beczkę sobie postawimy. W końcu Daniel jest pakerem. Siła. Masa, siła, rzeźba. Połóż sobie ładnie tu. Dobra. W gramu lże się. I tu. Dobra, jesteśmy na górze. Spadamy do głównego holu. Nie udało się tego uniknąć. Zamieszanie na ulicy przyciągnęło jego uwagę. Gdy wyjrzał przez żaluzję, zobaczył, jak francuscy żołnierze otwierają ogień do dwóch młodych mężczyzn, którzy się na nich rzucili. Ich głosy umilkły w huku wystrzałów. Tu znowu wszystko w truskawkach. No i co teraz? No tam trzeba iść, no co? No, dobra. Nie byliśmy jeszcze tylko na dole. Więc tu sobie... brykniemy. A co tu jest? Rafineria. Hello? Ha, truskaweczka. Jakaś organiczna narośl, truskaweczka, zablokowała drogę do rafinerii. Może da się ją w jakiś sposób rozpuścić. A no się da, bo ja mam swój z kefasem. Proszę, jak ogórkowa działa. Wojskowa zupa. Dla prawdziwych żołnierzów. Rafineria. Szmatka pachniała pustynią i mokrym piżmem, a na niej leżały fragmenty kuli. Za dużo ich, pomyślał. Albo za mało. Zagadkowe. Aż tak mówię. Dobrze. Przepraszam. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason for the darkness, that is? Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Mm-hmm. Dobrze. Czas nam się troszkę kończy. Ale podejdę jeszcze ten kawałeczek. Coś tam się drze w ogóle. Głupie zombie jakieś. I co? Okrzyk godowy, he? Dobra, lepiej nie drażnić. Dobrze. Tym jakże ciekawie, interesująco zapowiadającym się akcencie skończymy na dziś. Już się coś działo, z każdą częścią jest ciekawiej. Mam nadzieję, że to was przyciągnie tłumnie przed monitory, żeby oglądać mnie i słuchać mojej paplaniny bezcelowej i bezsensownej. No ale dobra. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne części, które się będą pojawiać zapewne w tempie błyskawicznym. Dobra, trzymajcie się, bardzo serdecznie was pozdrawiam. Cześć.